budynków narożnych w Białymstoku, budynków narożnych drewnianych oczywiście. Drugi stoi przy Mazowieckiej, tak, dwukondygnacyjny. One są bardzo podobne w swojej architekturze, natomiast to są te dwa właśnie relikty, bardzo cenne moim zdaniem ze względu właśnie na to charakterystyczne narożne położenie. I tutaj budynek, który, przy którym stoję, no, trochę zmodernizowany w ostatnich latach, ale znów warto podkreślić, że jego autorem, czy autorem projektu tego budynku był żydowski architekt Szymon Pappe. Także też zdarzały mu się właśnie projekty tutaj na Bojarach i warto o tym przypominać. Tak, no tutaj w części oczywiście były jeszcze budynki, czy oficyny, czy budynki gospodarcze, różnego rodzaju kantorki, składy na opał i to wszystko też niestety z jednej strony tworzyło znakomity klimat, jak tam, prawda, w głębi za tym dużym szarym domem taka niewielka oficyna jeszcze się zachowała, a z drugiej strony właśnie one są najczęściej narażone na te działania dotyczące rozbiórek czy niszczeń obiektów. Tak, często zdarzają się pożary, wszyscy o tym słyszeliśmy i to niestety też jest ten element, który z jednej strony tworzył ciekawy klimat Bojar, a dzisiaj ulega degradacji. I teraz skręcimy tutaj na lewo w ulicę Glinianą.